Witam, jak pan doktor ocenia skuteczność odczulania na ro, na roztocza? Jakie są przeciwwskazania w, w przypadku odczulania tego alergenu? Mhm. Yy, odczulanie na roztocza, yy, ta skuteczność jest około 70%, tak jak powiedziałem, czyli z 10 odczulanych yy, poprawę lub ustąpienie dolegliwości będzie miało 7 pacjentów, czyli wydaje mi się, że dość wysoko. Natomiast jeśli chodzi o przeciwwskazania, przede wszystkim no to są ogólne przeciwwskazania do immunoterapii, czyli ciężka astma z FFV1, czyli z parametrem spirometrycznym poniżej 70%, branie leków, które uniemożliwiają skuteczne działanie adrenaliny, beta-blokerów, stosowanie ice inhibitorów, czyli takich inhibitorów konwertazy angiotensyny, choroba nowotworowa, no i przede wszystkim brak współpracy pacjenta. Jeżeli pacjent mówi, a to wpadnę czasami, na odczulanie, to lepiej y, nie kwalifikować go do tej terapii, dlatego że u takich jest najwięcej problemów. Y, nie przyjdą, y, będą kombinować, y, coś wymagać na doktorze, żeby podał więcej, szybciej, y, krócej, y, już muszę lecieć. Immunoterapia to jest taka metoda, która wymaga współpracy. Jeżeli jest ten compliance, współpraca między lekarzem a pacjentem, jest to super metoda. Jakiej nie ma z różnych przyczyn no to może lepiej kontynuować terapię w inny sposób, w formie tabletek czy leków wzięwnych.